Ryszard z Brzyzny winny. Zeznał nieprawdę. Z młotkiem po etat. Miał w plecaku przygotowany młotek. Dzień dobry Państwu, witam 19 maja, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. Ryszard z Brzyzny winny poświadczenia nieprawdy podczas procesu jego syna Szymona, tak orzekł lubiński sąd rejonowy. Były poseł SLD nie został skazany na karę więzienia, a jedynie ukarany grzywną. Za kłamstwo przed wymiarem sprawiedliwości będzie musiał zapłacić w sumie 3000 zł. Przypomnijmy, że proces był kontynuacją sprawy z 2008 roku. Syn z Brzyznego spowodował kolizję. Okazało się, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Ryszard z Brzyzny kilka razy zmieniał zeznania, broniąc syna. Prokuratura postawiła mu zarzut składania fałszywych zeznań. Zeznał nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wskazując, iż Szymon z Brzyzny w dniu 17 maja 2008 roku, w czasie kiedy doszło do kolizji w Lubinie na ulicy Żurawiej, nie opuszczał należącej do niego posesji w Osieku. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu. Dodatkowo ponosi surowszą odpowiedzialność z tego zakresu, iż będąc posłem brał udział w stanowieniu prawa, co jeszcze bardziej w opinii sądu obliguje go do przestrzegania prawa. Ryszard z Brzyzny nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku przez sąd. Podejmie decyzję co do tego, czy ten wyrok będzie uznany za słuszny, czy ewentualnie będzie składany wniosek o jego uzasadnienie i ewentualnie wniesienie apelacji tego wyroku. Były parlamentarzysta musi zapłacić 3000 zł kary grzywny. Rozwalę wam głowy siekierą, jeśli do południa nie znajdziecie dla mnie zatrudnienia. Taką groźbę usłyszały pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Na szczęście policja bardzo szybko ujęła wyposażonego w młotek szantażystę. W środę rano szaleniec pojawił się w dwóch placówkach pośredniaka. Najpierw w oddziale mieszczącym się w starostwie, a następnie w głównej siedzibie przy ulicy Andersa. Pracownice, które usłyszały groźby, natychmiast zaalarmowały policję. Ten mężczyzna został zatrzymany przez policjantów rzeczywiście w okolicach Urzędu Pracy. Miał w plecaku przygotowany młotek. Przy zatrzymaniu mówił o tym, że nie znalazł siekiery. Podczas składania wyjaśnień dzisiaj już przyznał się do tego, że groził urzędniczkom, natomiast mówił, że młotkiem chciał je tylko nastraszyć i że miał być to żart. Szantażysta to 41-letni legniczanin, który dotąd nie był karany. Usłyszał już zarzut wpływania groźbą i przemocą na pracę urzędników, za co grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policjanci zamierzają wystąpić z wnioskiem o jego areszt. Naszym zdaniem groźby tego mężczyzny były realne. On postawił ultimatum urzędniczkom, zarówno w Urzędzie Pracy, jak i w starostwie, że jeżeli do godziny 12 nie dostanie pracy, nie znajdą urzędniczki dla niego pracy, to je zabije, grożąc, że rozwali im głowy siekierą. Mężczyzna zjawił się w urzędzie bez zapowiedzi. Na ten dzień nie miał wyznaczonej wizyty. Był znany ze swych dziwnych zachowań, stąd od pewnego czasu nie przyjmowano go w gabinecie, tylko w ogólnodostępnej sali obsługi klienta. Jest już bezrobotnym, tutaj zarejestrowanym od kilku lat, także był już przyjmowany przez pracowników nieraz. Także znaliśmy praktycznie jego postępowanie, jego zachowanie. Pomimo, że ataki na urzędników zdarzają się coraz częściej, nikt nie dba o ich ochronę. W siedzibie Urzędu Pracy nie ma nawet stróża. Pracownicy, wśród których są głównie kobiety, w sytuacjach zagrożenia skazane są wyłącznie na siebie. Pracownicy urzędu, którzy pracują przy bezpośredniej obsłudze z klientem, przeszli ostatnio kilka szkoleń z zakresu pracy, takich warsztatów z trudnym, agresywnym klientem. Mieliśmy też szkolenia z samoobrony. Kierownictwo legnickiego pośredniaka przyznaje, że jego załoga ma coraz częściej do czynienia z nadpobudliwymi petentami, co z kolei przekłada się na frustrację urzędników. Nieoficjalnie wiadomo, że kobiety, którym wczoraj grożono, nie pojawiły się dziś w pracy, przebywają na zwolnieniach lekarskich. Absolutorium przyjęte jednogłośnie. 23 radnych zagłosowało za jego udzieleniem zarządowi powiatu lubińskiego. Mimo, że był to trudny budżet, udało się go zrealizować zgodnie z założeniami, mówi Adam Myrda, starosta lubiński. Jednogłośnie przyjęto wykonanie budżetu za ubiegły rok. Mimo, że jest opozycja, ale opozycja jest konstruktywna. Opozycja jest taka, która współpracuje i ja ze swojej strony chciałem podziękować właśnie radnym opozycyjnym, że potrafią wspólny język z nami znaleźć. My potrafimy z nimi i życzyłbym sobie, żeby taka współpraca była w następnych miesiącach, w następnych latach. Niezgoda rujnuje, a zgoda buduje i tego mamy nadzieję, że będziemy się trzymać w kolejnych latach naszej kadencji. Wykonanie budżetu za 2015 rok pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna. Realizacja budżetu była właściwa, przede wszystkim w zakresie gospodarności środkami.
Priorytetem były inwestycje budowlane i remontowe. W moim odczuciu najbardziej kluczową i taką kosztochłonną inwestycją była budowa małej obwodnicy i przebudowa i modernizacja ulicy Mickiewicza w mieście Lubinie. To drugi rok z rzędu, gdy za udzieleniem absolutorium zarządowi zagłosowali radni opozycyjni. Czy Lubin odzyska pieniądze za budowę tak zwanej obwodnicy południowej? Są na to coraz większe szanse, tym bardziej, że doszło do porozumienia na szczeblu wojewódzkim. Chodzi o niebagatelną kwotę, bo aż 54 miliony złotych. Miasto ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Dlatego, że część tej drogi znajduje się teraz w ciągu drogi wojewódzkiej. Urząd Marszałkowski przejął tę drogę od nas. My w zamian wzięliśmy dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej przez centrum miasta, między innymi ulicę Niepodległości. Stąd należy się nam, miastu, rekompensata za wybudowanie drogi, która tak naprawdę nie była naszym zadaniem. Całkowity koszt powstania arterii łączącej dwie części Lubina to 80 milionów złotych. Miasto mogłoby odzyskać większą część tej kwoty. Pamiętajmy, że niecały przebieg obwodnicy południowej stał się drogą wojewódzką, a także pamiętajmy, że w rozliczeniu wzięliśmy dotychczasowy przebieg wraz z ulicami. W Urzędzie Marszałkowskim doszło do porozumienia w sprawie finansowej rekompensaty dla Lubina za budowę obwodnicy południowej. Czas najwyższy rozliczyć tą inwestycję, którą tak naprawdę drogę przejęło już województwo. Pozostaje do ustalenia kwestia formalna, prawna i finansowa. Na jakich zasadach i w jakim czasookresie zostaną pieniądze przekazane gminie miejskiej Lubin? Czy ponad 50 milionów wróci do Lubina? Liczę na to, że do 3 czerwca, czyli do terminu, kiedy odbędzie się sprawa w sądzie, dojdzie do zawarcia ugody i tam wszystko zostanie już określone. W sądzie mają się spotkać przedstawiciele władz Lubina oraz zarządu województwa dolnośląskiego. Zobaczmy, co jeszcze w dzisiejszych wydarzeniach. Ćwiczyli, jak ratować ludzi. Chodzi nam o współdziałanie wszystkich jednostek. Studenci rządzą. Bawcie się dobrze i na całego. Zarząd powiatu głogowskiego przygotowuje nowy projekt uchwały o zbyciu udziałów szpitala. Dzięki temu samorządy będą miały pierwszeństwo w negocjacjach przy sprzedaży lecznicy. Nowy projekt jest wynikiem decyzji wojewody, który uchylił wcześniej podjętą przez radnych powiatowych uchwałę. Decyzję wojewody zarząd powiatu głogowskiego zamierza zaskarżyć do sądu administracyjnego. Sąd ma zbadać, czy wojewoda miał rację, uchylając uchwałę o zbyciu udziału w głogowskim szpitalu. Jednocześnie przygotowywany jest nowy dokument. Będzie to projekt przygotowany po to, aby dogadać się tylko z jednym, w tym wypadku samorządem miejskim, a więc miastem Głogów. Nowa uchwała otworzy drogę do rozmów z samorządami, które są zainteresowane kupnem głogowskiej lecznicy. Od początku dążyli do tego radni z komitetu Jana Zubowskiego. Nasza wizja jest taka, żeby to był szpital powiatowy, samorządowy, nie tylko powiatowy, samorządowy, na pewno miejsko-powiatowy. Kupnem udziału w szpitale jest zainteresowana gmina miejska Głogów. Prezydent Rafael Rokaszewicz otrzymał nawet od radnych miejskich upoważnienie do prowadzenia negocjacji w tym zakresie. Opracujemy konkretną ofertę finansową związaną z nabywaniem udziałów. Nad nowym projektem uchwały radni będą głosować w najbliższy poniedziałek 23 maja podczas sesji Rady Powiatu. Podnoszenie umiejętności z tak zwanej medycyny pola walki, czyli ratownictwa taktycznego, było głównym celem zawodów, które odbyły się w Wołowie. Połączono je z warsztatami. Organizatorem była Służba Więzienna. Zawody związane były ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, których Polska będzie gospodarzem. Organizacja tak dużego międzynarodowego spotkania jak Światowe Dni Młodzieży wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa jego uczestnikom. Kładziemy nacisk na współpracę służb wszystkich mundurowych, różnych formacji i przede wszystkim zadanie mają ratować ludzkie życie, pomagać osobom cierpiącym, którzy znaleźli się w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim miejscu. W zawodach wystartowały reprezentacje grup interwencyjnych Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Wojska i Straży Granicznej. W przygotowanych scenariuszach symulujących sytuacje, z którymi mogą zetknąć się mundurowi, organizatorzy kładli nacisk na współpracę formacji, które na co dzień wykonują różne zadania. Zasada była prosta – ratować ludzkie życie. Chodzi nam o współdziałanie wszystkich jednostek, gdy nagle zajeżdżają na dane zdarzenie. Ktoś musi jednak przejąć dowodzenie, ktoś musi taką panikę ogarnąć i to właśnie funkcjonariusze ćwiczą. Podnoszenie kwalifikacji poprzez warsztaty i ćwiczenia ma na celu jak najlepsze wyszkolenie funkcjonariuszy. Powinniśmy zadać więc pytanie, czy Polska jest już gotowa na zapewnienie bezpieczeństwa podczas tak dużych imprez? Nigdy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w 100% gotowi.
Natomiast należy cały czas podnosić te kwalifikacje, prowadzić różnego rodzaju ćwiczenia i szkolenia, tak żeby w sytuacji, kiedy taka eksplozja lub zamach by zaistniał, no, w miarę możliwości zadziałać jak najlepiej. Z roku na rok oglądam duże postępy, a w tym roku już po pierwszej stacji było widać, że funkcjonariusze są naprawdę dobrze przygotowani pod kątem ratownictwa taktycznego. Wszystkie sytuacje, z którymi musieli poradzić sobie mundurowi, charakteryzowały się bardzo dużym realizmem, zaczynając od zadań, w których ważna była praca z bronią, a kończąc na litrach sztucznej krwi i wyglądających jak prawdziwe rany osób poszkodowanych. Święto studentów rozpoczęte. W Głogowie ruszyły juwenalia. Żacy odebrali od włodarzy klucze do miasta. Podczas 3 dni zabawy odbędzie się szereg imprez, m.in. konkursy z nagrodami oraz ognisko. Już z samego rana studenci w Korowodzi ruszyli pod ratusz, aby odebrać klucze do miasta. Bawcie się dobrze i na całego. Oczywiście z przymrużeniem oka. Juwenalia 2016 uważam za otwarte i rozpoczęte, zatem przekazuję Wam klucz do miasta. Dla studentów juwenalia to nie tylko czas wolny od nauki. To jest impreza, która jest wpisana w tradycję każdej uczelni wyższej. Także to jest kontynuacja tradycji. Podczas 3-dniowej imprezy zaplanowano turnieje, konkursy i zabawy plenerowe. Gry i zabawy, które mają bardziej złączyć jako społeczność Głogowa, pokazać tej społeczności, że społeczność akademicka w Głogowie jest, że ona wpływa na jego rozwój lokalny. Po raz pierwszy w tym roku w juwenaliach biorą też udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Chcemy też się pobawić z naszymi znajomymi, którzy też nie studiują, dlatego zrobiliśmy imprezę otwartą. Po juwenaliach przyjdzie czas na naukę, bo już 1 czerwca głogowscy studenci rozpoczynają sesję egzaminacyjną. 15 budek klęgowych dla nietoperzy zawisło dziś na drzewach w Legnickim Parku Miejskim. To prezent od miejscowego nadleśnictwa, które pomaga skrzydlatym ssakom w zwiększeniu populacji. Warto wiedzieć, że ten gatunek jest pod ścisłą ochroną. Przy projekcie miasto współpracuje z uczniami Henrykówki, ekologami i ekobiblioteką. Montaż lęgowisk był okazją do lekcji przyrody dla przedszkolaków, które przyszły do parku stosownie ucharakteryzowane. Większość dzieci nigdy nie widziała nietoperza na żywo. Ja też nie. Nie widziałem. Ja też nie. Raz nade mną latał. I nad moim tatą. A ja nigdy też nie widziałem. Nietoperze przychodzą na świat późną wiosną. Zazwyczaj samica rodzi tylko jedno młode w roku. Gatunek ten żyje w koloniach, stąd budki zamontowane są w bliskiej odległości. Inwestujemy już w dzieci, w tą edukację ekologiczną. Chcemy im pokazać, jak prawidłowo należy postępować, żeby nasze życie, żeby nasza fauna, flora miejska po prostu nie zubożała. W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy. U wielu z nas wywołują strach, a nawet obrzydzenie. Skąd się to bierze? Taką upiorną sławę nietoperz zawdzięcza dwóm rzeczom. Raz zwierzęciem nocnym, czyli widzimy go tylko w nocy, a ten strach przed ciemnością w nas jest jakoś tam zakodowany. Dwa, wygląd nietoperza, te błoniaste skrzydła gdzieś tam zawieszony z opuszczoną główką, tak? Zamontowane budki mają zastąpić nietoperzom dotychczasowe schronienie w starych drzewach. Nie można jednak wykluczyć, że wyprzedzą je ptaki, które szybciej zajmą przeznaczone dla ssaków lęgowiska. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.